How long have we waited for this moment? Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj w ramach serii z zadaniami zajmę się zadaniem Apostazja Prolog. I jeżeli jesteś nowym graczem, od razu uprzedzam, abyś zakończył oglądanie tego odcinka, ponieważ jest to zadanie, które zawiera w sobie bardzo duży spoiler i najlepiej, abyś wrócił do tego materiału po ukończeniu zadania Wewnętrzna Wojna, bo w przeciwnym wypadku zepsujesz sobie cały fan z poznawania fabuły. Natomiast jeżeli masz gdzieś ostrzeżenie o spoilerach albo już jesteś na odpowiednim etapie fabularnym, zapraszam do oglądania dalszej części tego materiału. Po pierwsze, aby w ogóle móc rozpocząć to zadanie, musimy najpierw ukończyć zadanie Okowy Harrowa oraz mieć dostęp do naszych kwater osobistych, czyli, jak tutaj mamy też napisane, do naszego pomieszczenia mieszkalnego. A nagrodą główną za wykonanie tego zadania jest wyrzeczenie, czyli dalsza część historii. A więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko rozpocząć to bardzo krótkie zadanie. I tak jak widzieliście, w podpowiedzi po ukończeniu okowów Harrowa musimy zbadać nasze pomieszczenia mieszkalne, a więc, innymi słowy, podejść do tej świetlistej kuli. Sentencing of Archimedean Margulis. You face the Jade Light. Recant, and we will grant a merciful death. My daughters, my sons, I want you to know my last thoughts are of you. Waited for this moment. I forgive me. For what? I am not who you think I am. But of course you are. Imprisoned just as she was. Abandon you again, Margulis.
Lotus? Margolis? Nata? Ile ona ma imion? Patrzcie, tak długo była po naszej stronie, żeby... przez jedno pstryknięcie balasa odwrócić się od nas. Ech, co miłość robi z ludźmi. Wystarczyło tylko kilka jego słów i odłączenie kabelków. A ta już poszła za nim, nawet nie oglądając się, ani nie namyślając, co w ogóle robi. Tak, moi drodzy, Lotus nas opuściła. A to, co stanie się dalej, jak wygląda jej twarz, jakie ma intencje, tego dowiemy się już właśnie przechodząc misję Wyrzeczenie. A tymczasem, jeżeli ten... O, chociaż nie, jeszcze... Ordis? I tak, jeżeli ten krótki, bardziej cinematikowy quest wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też oczywiście do zostawienia jakiegoś komentarza pod tym filmem. Oraz, jeżeli nie chcecie przegapić dalszego ciągu tej historii, koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem. A tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!